I pojechałem zabrać swojego syna. I to było na Mokotowie. Te mieszkanie, w którym mieszkała moja pierwsza żona, ja straciłem. 100-metrowe mieszkanie. I ja no mówię, usiądź na chwilę, nie? Ja usiadłem. To była straszna walka o tego syna, o te mieszkanie, o samochód. I Jana mówi, wiesz co, byłeś jedynym mężczyzną, którego kochałam w swoim życiu. Wiesz co, ja czekałem prawie 11 lat na takie słowa, nie? Żeby poczuć się, że wygrałem wreszcie ten rozwód, nie? Że to ja, że to mieszkanie, no trudno tam. Prawie 15 maniek to kosztowało, nie? Ale mówię, kurczę, mówię, ach, takie słowa. I wiecie co? I nagle mi zrobiło się tak przykro. Chyba się nie popłakałem, ale łzy mi nabiegły do oczu. Wyszedłem stamtąd i wprowadziłem wtedy Lolka i Dekadę, no nie, byłem menedżerem. Zarabiałem multum pieniędzy, nie. I pojechałem do tej swojej drugiej żony. I wiecie mi, ja już po prostu, jak pisałem teraz ten ósmy krok, to mi się takie rzeczy przypominają już teraz nawet z drugiego małżeństwa. To, co wydawało mi się, że wygrałem, nie? Ja tak naprawdę te mieszkanie później jeszcze odebrałem je, nie? I z tylu, tak jak jest napisane w tej książce, z ilu bitew jeszcze wyjdziesz zwycięską, nie? I wierzcie mi, ja mam przepiękną kobietę, ona tutaj nieraz przychodzi, z 15 lat od mnie młodsza. Ale wierzcie mi, ja wiem, że spierdzieliłem dwa razy w życiu, nie? Dwa razy w życiu zniszczyłem dwie kobiety, nie? Ja też byłbym tak jak ty mówisz, nie? Mojej drugiej tam, jak to się mówi, ja zdradzałem, ona zdradzała. Ale ja wiem, co ja źle zrobiłem, nie? I to boli. A już to, co jest z dziećmi, ja teraz jestem też w takiej sytuacji jak Jacek, jestem z kobietą, ona ma dwóch synów, jeden ma 27, drugi ma 24. Także, no, nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak? Ale jest ciekawie. Nie? Ale wierzcie mi, ja do końca, ja z tym programem walczę, ale te słowo, przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek, jest naprawdę, ma głęboki sens, chociaż nie do końca go rozumiem. Jest mi teraz bardzo dobrze, mam wspaniałe życie, nie? Teraz po obiedzie jeszcze dwa razy chyba mówiłem do Magdy, Magda, ja cię kocham. Ale wierzcie mi, jak ja sobie przypomnę pewne rzeczy, to... Dziękuję bardzo.